Czołem moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Xaorus, a przed wami kolejne Daily Newsy, tym razem przygotowane na 8 kwietnia 2019 roku. Zapraszam do oglądania, lajkowania, subskrypcji naszego kanału, a my przechodzimy do dawki nowości. Czy kojarzycie może Project Eve? Jest to produkcja, która oczywiście nie ma nic wspólnego z Eve Online, to po prostu nazwa robocza, która wkrótce zmieni się na jakiś pełnoprawny tytuł. Przy okazji jest to action RPG, a w zasadzie ma być, który ma posiadać również elementy zaczerpnięte z MMO, może jakaś dungeonówka, a przy okazji warto zaznaczyć, że za tym projektem stoi południowo-koreańska firma Shift Up, znana dotychczas z mobilnych tytułów, natomiast trzon tego studia stanowią byli deweloperzy Blade and Soul, ale teraz należy was uspokoić. Project Eve wyjdzie na pecety, na Steama, a poza tym również na konsole, takie jak PlayStation 4 czy Xbox One i prawdopodobnie będzie to gra od razu dostępna dla całego świata. Całość napędzi silnik Unreal Engine 4. Szczegóły odnośnie samej produkcji poznamy niedługo, natomiast na trailerach całość wygląda naprawdę interesująco. Poniekąd jest to połączenie stylistyki Blade & Soul ze światem postapokaliptycznym, a przynajmniej to sugerują prezentowane obrazki. Dajcie znać, co o tym myślicie. Od premiery The Division 2 nie minął jeszcze miesiąc, ale Ubisoft już wprowadził pierwszy poważny, no i darmowy update do gry. Kluczową nowością będzie twierdza Tidal Basin, która jest siedliskiem frakcji Czarnych Kłów, a z nimi będziemy musieli oczywiście się rozprawić. Niemniej nie będzie to wcale proste zadanie, ponieważ przeciwnicy są wytrzymali, a twierdza bardzo dobrze strzeżona. Przy okazji również pojawiły się nowe zestawy uzbrojenia, nowe stroje, nowa mapa PvP oraz nowe egzotyczne bronie. Co natomiast z kolejnymi aktualizacjami? Okazuje się, że na niej nie będziemy musieli długo czekać. 25 kwietnia do gry trafi pierwszy w historii raid skierowany dla najlepszych graczy, którzy osiągnęli 30 level i wyposażyli się w odpowiednio mocny sprzęt. H1Z1 przeszło długą drogę, od sieciowego survivalu do podziału na dwie gry, a ostatecznie skończyło się na zmianie deweloperów oraz nazwy. Już jakiś czas temu informowaliśmy was, że H1Z1 Battle Royale przetransferowało się na Z1 Battle Royale i miało odbić się od dna pod skrzydłami ekipy Nant G. Długo jednak u tego studia gra nie zagościła, bowiem teraz dowiadujemy się o jej powrocie do Daybreak. Całość poprzedziła informacja o zwolnieniach w Nant G. Deweloperzy oficjalnie mówią o zmianie koncentracji studia oraz zajęciu się mobilnymi produkcjami. Czemu jednak zrezygnowano z Z1 Battle Royale? Mimo uruchomienia sezonu 3, gra nie była w stanie, w jakim sobie tego deweloperzy życzyli. Zwłaszcza z powodu braku wyłączności na rozwijanie projektu. Przy tytule pracowało również Daybreak, co doprowadziło do problemów w komunikacji. Zdecydowano zatem, że gra wróci do starej ekipy, wróci również stara, dobrze znana nazwa, a sam tytuł nie zostanie wyłączony, lecz wciąż będzie rozwijany. Pożyjemy, zobaczymy. The Dantooine Incursion to nowe ograniczone czasowe wydarzenie, które pojawi się w Star Wars The Old Republic w aktualizacji 5.10.3. Na razie nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat aktywności, które będziemy mogli wykonywać w trakcie trwania tego wydarzenia, ani potencjalnych nagród. Możemy jednak spodziewać się, że pojawi się na Dantooine system reputacji, a w konsekwencji będziemy mogli spodziewać się możliwości odblokowania jakiegoś tematycznego mounta, elementów ubioru czy dekoracji. Społeczność graczy od dawna liczyła na pojawienie się w grze dobrze znanej z KOTOR planety Dantooine oraz umożliwienie graczom zakupienia na jej Strongholda. Niestety obawiamy się, że szanse na spełnienie tej drugiej nadziei są nikłe, przynajmniej na razie. Niemniej fajnie, że w SWTorze coś znowu się dzieje. Z pewnością kojarzycie rodzinę królewską Wielkiej Brytanii, a przy okazji księcia Harry'ego, który ostatnimi czasy jest dość rozpoznawalną postacią. Niemniej do tej pory nie mieliśmy z nim do czynienia, szczególnie ze względu na to, że zajmujemy się grami, ale wygląda na to, że i ta strefa raczej nie będzie spokojna, jeżeli chodzi o wielkich tego świata. Przechodząc jednak do rzeczy, książę Harry, szósty w kolejce do sukcesji tronu, wypowiedział się na temat Fortnite'a w całkiem bezpośredni sposób. Cytując, ta gra nie powinna być dozwolona, co zyskujecie mając ją w swoim domostwie. Stworzona została, aby uzależnić, utrzymać was przed komputerem tak długo, jak to tylko możliwe. To tak jakby świadomie czekać na to, by dzieci zrobiły sobie krzywdę, a rodzina rozpadała się. Książę Harry właśnie w ten sposób wypowiedział się na temat gry Epic Games podczas jednego z wydarzeń w Londynie, a przynajmniej tak donosi BBC. Warto do tego dodać, że podobną opinię monarcha ma na temat social mediów, określając je jako bardziej uzależniające od alkoholu czy narkotyków. Epic Games nie zabrało jeszcze głosu w tej sprawie. Trzeba jednak przyznać, że otrzymali nader nietypową reklamę. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. A przy okazji pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać, z jakiej gry pochodził dzisiejszy utwór w tle. Cześć!